była już inna postać. Tym razem kobieta. Triss zwracała się do niej, Filippo. Witaj, Filippo. Triss, ładnie wyglądasz. Dlaczego posługujesz się megaskopem Shilly? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shilla o niczym nie wie. O czym rozmawiałaś z Shillą? Nie domyślasz się? Zginęło dwóch władców północy. Zastanawiałyśmy się nad rozwojem wydarzeń. W Temerii panuje chaos. Straciłam wpływy. Długo i mozolnie budowany pokój szlak trafi. Co zamierzacie zrobić? Co zdecyduje Loża? Przecież została stworzona, żeby bronić interesów magii. Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy sytuację. Straciłam 5 lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku w Temerii. Lada chwila wybuchnie wojna domowa. Nie ma co wykorzystywać. Trzeba znaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ochłoń, Smarkulo. Chłodnik i polityka. Jedno i drugie należy spożywać na zimno. Kalkulować i nie dać się ponieść emocjom. Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w mścicielkę. Postąpimy mądrze i rozważnie, wykorzystamy sytuację, rozumiesz? Przynajmniej pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Triss, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. Myślisz, że ta dziewczyna... Saskia Smokobójczyni. Krąży legenda, że zabiła smoka. Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo, ale dziewczyna już dokonywała cudów. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Po co Shilla przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shilla twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Kejrana? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj. Przekaż Jorvetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrika. No to srogo. Wskaże mi drogę. No, czyli teraz muszę... Szukamy śladów krwi. Dobra, tutaj się kończą, ale no... Ty, Wiedźmin. O, tutaj idą, dobra. Eliksiru kot albo użyj medalionu wiedźmińskiego, na jedno wyjdzie. No, Cedric, gdzie jesteś? No. O. Skaranie boskie z tymi dzieciakami. Tutaj poszedł. Albo tędy? Nie, nie tędy. O. Tędy poszedł.
ale chyba tędy już nie szedł. I chyba tędy po... O, właśnie. Dobra, Necker, spadaj. Szukam Cedrika, a ty mi przeszkadzasz w tym. Tutaj szedł. Aha, otworzyłem pułapkę, dobra. Tak, gdzie dalej? Cedric, gdzie ty szedłeś? Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. O, chyba że tutaj. No. No, użyj tego. Będziemy zabić tego badziewiaka. Może faktycznie użyję tego eliksira. Wtedy będzie faktycznie łatwiej. Tutaj coś faktycznie jest. O, siema. Co, jadę, nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrika. Chyba że tam gdzieś polazł. Kto wie. O. Dement naciągnął pułapkę. Mi się wydaje, że on gdzieś tam pójdzie. Albo i nie. A, demet, znowu ta pułapka. A ja ją przez przypadek ciągle naciągam. O Boże. Gin. Aha, Endraga tu się powie. Gin, Endrago. Dobra. Tak, tu jest pułapka. Tu jest Endraga. Tu jest pułapka. A tu jest Endraga. No. Ech. Demet, demet. O, to są pułapki. Dobra, muszę faktycznie użyć sobie tego eliksira. Eliksiru. Bo to jest już masakra. Picie eliksirów, tak. Eliksir kot. Wypij. Wypij sobie kota. Kot jest zdrowy i pożywny. No, wstawaj, Geralt. Get up. O, właśnie. Ślady krwi. Czy
tu jakieś inne idą? Nie, tylko te. Dobra. Czyli idziemy tak. Idziemy tak, tak. Tak. Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Zwolnił. Nie może być daleko. Tutaj walczył. Chyba, że tam polazł. No, chyba tutaj polazł. Jest. Edmund Gwynplaine. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss. Ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Oj, oj. Jak swój taśnie. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. No tak, to jest las. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail Gwynplaine. Żegnajcie. Oj, oj. Jaki smutek. Cedric zginął. No. Geralt, gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planują, Skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędoszony pomnik ludzkiej nienawiści. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego.
Pogadam z nimi. Może Rosz albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Dokładnie. Nowy poziom. Ojej. Gdzie to się dawało w postaci? Postać. Jeden nowy talent. Tak, i tutaj go zużyjemy. Czyli tak, moc znaków plus jeden. Zaraz, odblokowuję drugi poziom znaku Quen. Vigor plus jeden. Aha, tego nie mogę, muszę tam... Aha, muszę jakoś do tego dojść. No tak. O, to jest fajne. Quen odbija 50% obrażeń. Okej. Okay. Dobra, czyli... Rozmawiaj... z Roszem w jego kole. Tak. Będę pomagać Skojatelom. Żeby nie było. To tak, jakbyście chcieli wiedzieć. Może jest to złe, ale, ale bardziej wolę elfę niż pomagać Roszowi, który jest taki sobie najwyżej w drugim przejściu. Pogadam. Znaczy będę pomagać Roszowi najwyżej. Siema, Jorvet. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Elejas, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszacie natychmiast. Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skojatel gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada. Nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dol Blatana. Włada nią Francesca Findaber. Włada? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgaardu. A nam chodzi o prawdziwie wolne państwo. Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy. Kraj, w którym ludzie będą mogli bez lęku zapuszczać się w las. I co, postanowiłeś zostać królem? Król Jorvet I? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja to głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się Nilfgaardowi za garść orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpij, Gwynblade. Bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy z Edirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała smoka. No kurde. Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Vergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziewica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhart. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. I czego oczekuje ode mnie dowódca armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ sił na północy. We Flotsam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych dwan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. To dwa dni drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Dokładnie. Musimy odbić jeńców. Trzymają ich na barce. W mieście był pogrom. Jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny. Jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. Okej. Może być.
spotkaj się z... Demet. Mapa. Jak mam się spotkać ze skojatelami? Które to jest? Aha, tam gdzieś mam iść. Dobra, to ja mam tam iść. Jakoś tam dojdę. Dobra, zaskakujemy. Turum, 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 turum. Idziemy pomóc skojatelom. Turum, 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 turum. Skojatelom. No, szybciej. Ale mi to teraz dziwnie szybko przechodzi ta mapa. Coś chyba się popsuło. Ale dobrze idę. No teraz się naprawiła wreszcie. Bo wcześniej jakieś głupoty pokazywała. Ała! God damn it. Dobra. Siema. Jestem. Jesteś wreszcie. Faktoriarz się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. W przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę. Nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej z Leto. W przystani nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na barce będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy po twojemu. Skojatel! Everien Vrihet! Vrihet! Za mną! Aha, tutaj jest. Jesteśmy na miejscu. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lębas z masłem. Co? Nic, Dwan. Prowadź. Aha, tam jest brama, dobra. Boże, czy możemy iść szybciej? Stój, kto idzie? Elfa złapałem. I to nie byle jakiego. Jorwet! Loredo obsra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha! A już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj? Żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. To by nas przeteleportowało. Jorwet złapany! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła! Wiesz, co jest zabawne, Gwynblade? Co? Nigdy tu nie byłem, a zamieniłem życie tych dłan w piekło. I jak ci się podoba w stworzonym przez ciebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinny? Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni, tak to już jest na tym świecie. Drugie to strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie dzisiaj umierał, Jorwet. Poza żołdakami komendanta. Stać! Gdzie ty idziesz z tym elfem? To Jorwet. Loredo kazał przyprowadzić go na barkę więzienną. Jorwet we własnej zastranej osobie? Kurwisyn zastrzelił mojego brata! Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś? Elfi kochać?
Odsuń się, albo tak cię urządzę, że nie będziesz wiedział, którędy masz jeść, a którędy srać. Dobrze już, dobrze. Idź precz. Niech suczy syn zgnije w kajdanach. Tacy jak ten mały, skurwiały Dłan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastu. Zwykłe dziękuję by wystarczyło. Jasne. Jesteś moim bohaterem. Jasne, że tak. A ty gdzie? Prowadzę Jorveta na barkę. Polecenie Loredo. No dobra. No trochę, bo tu trzeba ich wyrżnąć. Ale widzicie to, jak się te pochwy od mieczy ruszają? Porażka. Bierz tych z lewej, z prawej są moi. W ramię będziemy walczyć, co? Gdzieś już słyszałem, że otoczony wiedźmin to martwy wiedźmin. Zdecydowanie za wcześnie, elfie. Dobra, gin.